Idź, a gdzie będziesz, rozszerzaj nabożeństwo do serca Jezusowego. Rozłączeniu się naszym ze zgromadzeniem warszawskim, rozbolałe serca nasze uspokoiły się prędko, bo praca w zakładzie nie ustawała wcale. Miejsca dosyć przybyło. Dom przy ulicy Świętego Krzyża był piętrowy. Na pierwszym piętrze była kaplica i mieszkanie sióstr, na dole pralnia, kuchnia i przytulisko. Kilka tych dziewczątek, które chciały wstąpić do klasztoru, pani Ludwika przyjęła do drugiego chóru. 2 lata tylko trwał drugi chór. W 1896 roku został zniesiony. 2 kwietnia 1894 ksiądz kanonik poświęcił dom i kaplicę, przemówił do służących i odtąd miewał msze święte, nabożeństwa i nauki w niedzielę i święta. W dzień opieki świętego Józefa odbyło się uroczyste zawiązanie zgromadzenia. W czasie śpiewanej mszy świętej Pan Jezus w Przenajświętszym Sakramencie pozostał z nami. 21 maja przyszedł do nas Jego Eminencja kardynał Dunajewski, odprawił mszę świętą i przemówił do nas i do służących. Od dnia zawiązania zgromadzenia, czyli od 15 kwietnia, ksiądz kanonik naznaczył oficjalnie Matkę Ludwikę, naszą przełożoną, i kazał nazywać ją Matką. Przy końcu czerwca odprawiałyśmy rekolekcje 8-dniowe. Udzielał ich nasz ojciec założyciel, ksiądz prałat. Odprawiałyśmy je bardzo gorliwie. Dnia 2 lipca mateczka, bo tak zwykle nazywałyśmy matkę Klarę, otrzymała habit i imię zakonne Klara. 8 lipca kilka z nas zostało obleczonych. Matka Klara była naszą mistrzynią. Nie mogłyśmy mieć jednak nowicjatu spokojnego i odosobnionego. Za wiele było pracy. Trzeba było chodzić do chorych, często na noce, a we dnie dużo załatwiać. Inne siostry szyły. Siostra Bernarda, znakomita krawczyni, która nam nasze habity i welony przy wspólnej naradzie wymyśliła, miała dużo roboty, bo siostry przybywały. Gorliwość w zachowaniu reguł i zapał był nadzwyczajny. W godzinach milczenia tylko na migi porozumiewałyśmy się. Matka Klara lubiła dużo modlić się. Pewnego razu po pacierzach wieczornych chciała zostać w kaplicy na dłuższej adoracji. Po chwili jakiejś czuje, że ktoś ją bierze za ramiona i wyprowadza z kaplicy. Opowiadała mi o tym. Myślę, że był to jej anioł stróż. Dbał o jej zdrowie, bo matka często chorowała. Raz, z początku jeszcze, zapadła na krwotoki płucne tak bardzo, że doktor Mączka, który ją leczył, nie liczył na wyzdrowienie.
nie miał nadziei, że pożyje dłużej. A kiedy po 22 latach umarła, powiedział, że wam żyła 22 lata, to cud. Śmiało mogę powiedzieć, że nie jeden cud stał się u nas. Cud opieki i opatrzności Bożej. Najsłodszemu sercu Jezusowemu cześć i chwała. Braki w domu bywały nieraz dotkliwe. Do świętego Józefa modliłyśmy się zawsze i chodziłyśmy często przed jego cudowny obraz w kościele sióstr Bernardynek. Przychodził nam zawsze z pomocą, czy to przez ziemskiego opiekuna naszego ojca założyciela, który miał serce czułe, czy przez innych. Na początku roku 1895 zaczęto myśleć o zbudowaniu czy kupieniu większego domu, bo dotychczasowy był już niewystarczający. Udano się z prośbą do księżnej Wandy Jabłonowskiej, która miała plac przy ulicy Jabłonowskich. Zacna ta pani ofiarowała zgromadzeniu parcele przy ulicy Garncarskiej. Z wczesną wiosną 1896 roku zaczęłyśmy urządzać nasz nowy klasztor. Przenosiłyśmy rzeczy z ulicy Świętego Krzyża. Poświęcenie nowego domu odbyło się w dniu Świętej Anny 1896 roku. Ksiądz arcybiskup Puzyna przy udziale zaproszonych kapłanów poświęcił cały zakład. Wiele innych osób świeckich, pań i panów oraz władze miejskie zaproszone przez księdza prałata były przy tym na wspólnym śniadaniu w naszym refektarzu. Odtąd w kaplicy odprawiały się różne nabożeństwa, całodzienne wystawienia Przenajświętszego Sakramentu, nawet procesje. Nauki dla służących miewali różni księża, a dla nas osobno ksiądz prałat, nasz ojciec założyciel. 13 czerwca 1900 roku odbyło się poświęcenie kościółka, klasztoru i domu świętego Józefa. Gdzie będziesz?